Hej, hej, kochani, witajcie w nowym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj mamy środę? Nie, dzisiaj mamy wtorek. Słuchajcie, tak tracę rachubę czasu, ale w każdym bądź razie dzisiaj mamy 26 września i ja mam dzisiaj, słuchajcie, urodziny. Niestety tym razem urodziny rozpoczynam trochę samotnie, dlatego że, tak wam mówiłam we wcześniejszym vlogu, a nagrywałam go wczoraj i złapałam znowu taki vibe do codziennego nagrywania, więc mam nadzieję, że uda mi się to tak ogarnąć, żeby tych vlogów znowu było trochę więcej, żeby aż dwa vlogi były dla was w weekend, ale dlatego też dzisiaj odpalam kamerę i się do was odzywam, bo mam radosny dzień, właśnie mam urodziny i powiem wam, że no nie wiem, jakoś tak rozmawiając z moimi rówieśnikami bądź trochę starszymi znajomymi, że się ze mnie śmieją, że ja się tak cieszę na każde urodziny, a przecież latka lecą i to już nie jest taka radość, jak wiecie, się miało tam naście lat czy 20 parę lat, ale ja się cieszę z każdych moich urodzin, cieszę się z każdego kolejnego roku. Zawsze w urodziny, to też wam chyba nieraz już powtarzałam właśnie w dzień moich urodzin, że robię sobie jakieś takie podsumowanie i pamiętam, że w tamtym roku życzyłam sobie pewnych zmian, życzyłam sobie, żebym w następne urodziny, czyli za rok, była w miejscu, w którym bardzo marzyłam na tamten moment być i słuchajcie, w 80% się udało, jestem z tego bardzo dumna, bardzo się cieszę. Złożyłam sobie takie serdeczne życzenia w tamtym roku, które praktycznie się spełniły i w tym roku też życzę sobie spełnienia swoich marzeń i ja wiem, że to brzmi bardzo banalnie, ale wiecie, marzenia się spełnia, marzenia się nie spełniają i ja jakby cały rok na to pracowałam i tak dokładnie, dosłownie pracowałam na to, żeby być w tym miejscu, w którym jestem teraz, jak również przebyłam dosyć długą drogę i taką pracę nad sobą wewnętrznie. Cieszę się bardzo, ponieważ wiele z was pisze do mnie wiadomości prywatne, najczęściej się komunikujemy na Instagramie, czasem też wpadną jakieś maile, za co wam bardzo, bardzo dziękuję, ale cieszę się, że wiele z was zauważyło we mnie zmianę i wiecie, ja zawsze myślałam, że pewne rzeczy da się ukryć, że pewne rzeczy nie będą zauważone tutaj w kamerze, a jednak wszystko widzicie, wszystko czujecie i widzicie we mnie te zmiany, zarówno kiedy było u mnie źle, też pisałyście mi wspaniałe wiadomości z dużym wsparciem i to też dało mi takiego kopa do działania, że jednak warto, że nie ma co się poddawać, tylko trzeba właśnie spełniać te marzenia. Ale też wiele z was właśnie pisało mi, co takiego się wydarzyło w moim życiu, bo ewidentnie widać, że nastąpiła jakaś mega zmiana, że jestem uśmiechnięta na każdym vlogu, że w oczach mam taką radość i jeszcze więcej pozytywnej energii, mimo tego, że ja jestem bardzo pozytywną osobą i wiele razy wam powtarzałam, że ja zawsze staram się widzieć tą szklankę do połowy pełną, aczkolwiek wiadomo, że są też ciężkie dni, takie dni, kiedy sobie myślę, nie, to w ogóle nie ma sensu, że pewne rzeczy odpuszczam, ale wiecie, jest taki dzień, taka chwila poużalania się nad sobą, zakopania się gdzieś tam głęboko pod kołdrę, a potem wstaję z taką nową energią i mówię, nie no, kurczę Kasia, działamy, idziemy do przodu, życie jest tylko jedne i nie można marnować tego życia i poddawać się. Trzeba wierzyć, 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 już wam to kiedyś mówiłam, najważniejsze to wierzyć w siebie. Mimo, że to jest bardzo trudne i to nie jest takie proste, że sobie tak wiecie pstryk i powiemy, a wierzę w siebie, go girl i tak dalej. Jeżeli nie czujemy tego w sobie, to naprawdę uwierzcie mi, takie rzeczy, takie słowa trzeba mówić głośno, do samej siebie. Trzeba ze sobą rozmawiać, trzeba się traktować jak najlepsza przyjaciółka, trzeba się wspierać i zawsze, tak wiecie, pozytywnie nastrajać i sobie mówić, wierzę w ciebie, dasz radę i do przodu. I tak jak mówię, trzeba sobie to po prostu głośno powtarzać. No, więc tak, taki dzień urodzinowy z takim pozytywnym nastawieniem. Ja zaraz sobie robię makijaż, zabieram się w końcu za nagranie dla was, mierzymy z Handem, mówiąc, myślę, że w weekend na pewno się ukaże. No więc w związku z tym, że jestem dzisiaj sama, Michał jest, słuchajcie, po całkiem drugiej stronie Polski, więc też nie wiem, o której dojedzie. Ja zawsze mu powtarzam, nie śpiesz się powoli, lepiej żebyś dojechał późno,
lub miałoby coś się wydarzyć, więc może tak być, że dzisiejszy dzień spędzę z moimi psimi dzieciakami. Od rana już dostałam masę wiadomości z życzeniami, masę telefonów, jest mi bardzo miło i cieszę się, że bardzo dużo osób pamięta o tym dniu, mimo że ja też nie mam takiego, wiecie, parcia. Ja się nigdy nie obrażam, jak komuś, wiecie, jak ktoś zapomni o moich urodzinach, mimo że jesteśmy blisko. Wiecie, życie jest takie, ja wiem po sobie, ja nieraz tak mam, że pamiętam o na przykład urodzinach mojej przyjaciółki, że to jest ten dzień i że za dwa czy tam za trzy dni ma urodziny. I wiecie, i nagle po prostu patrzę na kalendarz i jest dwa dni po. I wtedy zawsze sobie myślę, kurczę, no przecież pamiętam. Pamiętam całe życie o urodzinach moich bliskich osób. A czasem po prostu, wiecie, życie jest w takim pędzie i my żyjemy właśnie w takim pędzie, że nawet takie ważne rzeczy, na których nam zależy, po prostu nam umykają. I wiecie, najważniejsze to jest... to, że my myślimy o tych osobach. Cieszę się, że ktoś o mnie myśli, nawet jak dwa dni później złoży mi życzenia, jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. No więc ja się tak właśnie rano ogarnęłam, wyprostowałam włosy, bo stwierdziłam, mimo tego, że spędzam ten dzień raczej samotnie, jeżeli w ogóle to tak można nazwać, to właśnie zrobię sobie ładne włosy, zrobię sobie makijaż, nagram dla Was Mierzymy, no i nagram dla Was też dzisiaj vloga. Podejrzewam, że ten vlog będzie vlogiem dwudniowym, dlatego że dzisiaj mam kilka rzeczy do pozałatwiania, więc też chciałam spędzić ten czas z Wami, żeby właśnie nie spędzać go samej, ale umówiliśmy się z Michałem, tak? Że przenosimy świętowanie na dzień jutrzejszy, czyli idziemy na jakąś fajną kolację i tak dalej, więc myślę, że też Was ze sobą zabiorę w ten taki urodzinowy, już taki totalnie urodzinowy dzień w dniu jutrzejszym, więc od razu Wam mówię, że to myślę będzie dwudniowy vlog. Zabieram się za makijaż. Standardowy makijaż, który bardzo dobrze znacie, ale w takim czuję się najlepiej. To po prostu jestem cała ja. Jedyne takie mocniejsze makijaże robię sobie na jakieś większe wyjścia. Czasem gdzieś tam podkręcę trochę usta. Słuchajcie, coś tutaj się wyjechało. Ale bardzo lubię te pomadki z Maybelline Super Stay Vinyl Stay Ink i to jest kolor 35 Cheeky, trochę obgryziony przez figę, bo ostatnio mi tutaj spadł z toaletki i słyszę, że coś gryzie i tak patrzę. To jest taka mała psuja, słuchajcie, wszystko trzeba przed nią chować, bo chyba dalej ją zęby swędzą, wiecie, jeszcze jej rosną zęby, na czekie jej wypadają, więc wszystko co popadnie i jest idealne do gryzienia, to po prostu lubi gryźć, więc trzeba uważać. Na szczęście odpukać jak na razie nie zabiera się za buty. Słuchajcie, w ogóle od jakiegoś czasu, w sumie od niedawna, ale jednak już kilka dni testuję ten Eveline Cosmetic Serum Shot z witaminą C. I powiem Wam tak, mam trochę takie mieszane uczucia, dlatego że z jednej strony cera wygląda rewelacyjnie i jest koloryt faktycznie taki wyrównany, zniwelowane są przebarwienia. Moim zdaniem niczym nie odbiega, jeżeli chodzi o jego działanie od innych, też takich moich ulubionych serum z witaminą C. Natomiast ostatnio zauważyłam jakieś takie delikatne wypryski i zaskórniaki i nie wiem, czy ta taka olejowo-żelowa konsystencja, jaką ma to serum, czy to jest coś, co moja skóra będzie akceptować, dlatego że moja cera w ogóle nienawidzi żadnych olejków, kosmetyki o konsystencji żelu też nie do końca przemawiają, jednak dużo lepiej sprawdzają mi się takie, wiecie, produkty kremowe, takie bardziej mleczkowe i tego typu rzeczy, ale często tak mam, że jak wprowadzam nowy produkt do pielęgnacji, to właśnie moja skóra gdzieś tam się buntuje, właśnie jakimiś wypryskami,
pryskami, jakimiś zaskórnikami, natomiast jak już się oswoi z nowym produktem, zaakceptuje go, to po mniej więcej 2 tygodniach jest ok. Więc daję mu jeszcze szansę, zobaczymy i powiem Wam, że jak pokazywałam Wam pierwszy raz ten produkt, to napisałyście mi, że taki kolor, czyli taki złotawy kolor, mają produkty z witaminą C, które się utleniły. No i powiem Wam, że nie wiedziałam w ogóle o tym. Moje serum z Skin T też miało taki delikatnie żółty kolor, nawet farbowało ręce, jak nie domyłam po nałożeniu, po aplikacji na twarz. No nie wiem, powiem Wam, że się zdziwiłam, dlatego że był oryginalnie zapakowany. Myślę, że no nie był otwierany, skoro był oryginalnie zapakowany. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie jest powód tego koloru, że z produktem wszystko jest w porządku i że moja skóra się przyzwyczai i zaakceptuje i będziemy mogły sobie porozmawiać na temat jakichś efektów. Więc co, zbieram się, muszę, słuchajcie, jechać do weterynarza, bo też nie wiem, czy Wam mówiłam, ale w badaniach figi wyszło, że ma jakieś bakterie i mamy proces odrobaczania. I ten proces odrobaczania polega na tym, że muszę ją zakrapiać takimi kropelkami, które właściwie w taki sam sposób się aplikuje jak te krople na pchły i kleszcze. Raz w miesiącu muszę zaaplikować, przez 3 miesiące właśnie raz w miesiącu. I w związku z tym, że Eli jest bardzo blisko z figą, to w sumie wspólnie z weterynarzem stwierdziliśmy, że odrobaczymy ich obojga, więc jadę do weterynarza po kolejną dawkę kropelek, ale wszystko myślę, że będzie ok, dlatego że gdyby było źle, gdyby to stadium było bardziej zaawansowane, to przy odrobaczeniu byłyby jakieś efekty uboczne, a nic takiego nie miało miejsca, więc podejrzewamy, że to jest na szczęście wyłapane, tak wiecie, zaraz na samym początku. A jednak jest to groźna choroba, jest to nawet choroba śmiertelna. Nie wiem, nie pamiętam, jakie to były pasożyty, ale bardzo rzadko spotykane. I pies może zarazić się tym pasożytem poprzez zjedzenie, polizanie, bądź picie wody, gdzie przebywały ślimaki albo żaby, słuchajcie. Więc też uważajcie, jeżeli macie pieski, które lubią gdzieś tam pochlipać wodę z kałuży, albo macie domek z jakimś oczkiem wodnym, no to widzicie, ja w życiu bym nie pomyślała, że coś takiego może mieć miejsce, a jednak. Więc ruszam do weterynarza, ruszam też do Sinsy oddać rzeczy, których jednak nie zostawiam. Dzięki też za wszystkie porady. Raczej jesteśmy jednogłośne i z reguły to, co podoba się mi, też uważacie, że dobrze w tym wyglądam, też Wam się podoba, więc spoko. Więc tak jak mówiłem, ruszam z tym dniem. Jakaś jestem taka podekscytowana tymi urodzinami, słuchajcie. No nie wiem, jakoś tak, no mówię, lubię ten dzień. Kochani, nagrałam przed chwilą dla Was to mierzymy z handem, bo słuchajcie, ale mi się trafiły perełki. Wszystko jest po prostu zajebiste i już Was serdecznie zapraszam na to mierzymy na mój kanał w weekend. Będę czekać na Wasze komentarze, bo najchętniej zostawiłabym wszystko, ale tak dobrze nie ma i nie wiem, co mam zostawić, bo wszystko jest po prostu obłęd, jest totalny ogień, więc zresztą zobaczycie w weekend, naprawdę super to mierzymy wyszło. A póki co chciałam Wam jeszcze pokazać mój dzisiejszy outfit tak na szybko. Wyszperałam dosłownie w ogóle z mojej szafy taki stary sweterek Sinseya, ale on też miał dobry skład, jest taki przewiewny, cieniutki, idealny na dzisiaj, bo byłam przed chwilą z pieskami na spacerze i powiem Wam, że w słońcu jest totalne lato, w cieniu już jednak czuć, że to jest wrzesień, że to jest druga połowa września, wszędzie pełno liści leży i jest tak naprawdę jesień, jest piękna, złota polska jesień, więc aż chce się wyjść, pospacerować gdzieś, naprawdę jest rewelacyjnie. No a jeżeli chodzi o spodnie, to ubrałam sobie dzisiaj wasale. To są te szare, dresowe spodnie, ale przez to, że one są takie luźne, no to takie fajne strówki w ogóle wychodzą z tymi spodniami. Będę polować też na inne kolory, ponieważ na tą chwilę na stronie Wasali są tylko bordowe, a bordowe spodnie dla mnie to jest jednak too much, więc raczej będę polować na takie stonowane kolory, jakiś, nie wiem, granat, czerń, może jakaś czekolada, natomiast te szare są super. No i torebka z Vigorgi, cały czas, słuchajcie, latam z tą torebką, bo jak widzicie, ona pasuje do wielu stylizacji. Ostatnio miałam ją do takiej długiej, fajnej sukienki na wyjście ze znajomymi. Na co dzień, właśnie taka, wiecie, przełożona przez ramię, że tak powiem, do bardziej eleganckich stylówek, do codziennych, no i jest mega, mega pakowna. Uwielbiam tą torebkę, więc serdecznie Wam polecam. Ona jest w różnych kolorach.
dostępna, więc jeżeli nie chcecie jasnej torebki, to jest też taka grafitowa i czarna, ale jest naprawdę super i jakość wykonania też jest obłęd. Dobra, kochani, lecę na miasto ogarniać, co mam poogarniać i mam nadzieję, że jak wrócę, to jeszcze chwilę i wróci Michał, bo powiem wam, że trochę się stęskniłam. Jednak 2-3 dni fajnie z jednej strony, tak zatęsknić za sobą, ale to już wystarczy. Ja jednak lubię, mój mąż jest w domu, lubię z nim spędzać wieczory i jakoś tak jest mi zawsze raz. Słuchajcie, jest 26 stopni, jest po prostu jakiś dramat. Musiałam odpalić samochód i włączyć klimę, bo nie da się wytrzymać. No pogoda dzisiaj jest naprawdę obłędna i trochę za ciepła się ubrałam, bo jest mi tak gorąco w tym swetrze, mimo że nie jest cieniutki, a pod spodem nie mam nic poza, wiecie, bielizną. Jest po prostu cudownie. Szkoda, że Michała nie ma, bo powiem wam, że wyciągnęłabym go dzisiaj na jakiś spacer do parku, na jakieś lody, tak żeby jeszcze sobie posiedzieć, wiecie, gdzieś na ogródku, bo na pewno będą otwarte. Mam nadzieję, że jutro też będzie taka ładna pogoda i jutro nadrobimy. A ja stwierdziłam, że w końcu, wiecie, jest dzisiaj mój dzień, nie będę stała przy garach, więc kupiłam sobie urodzinowego, ulubionego szejka z masłem orzechowym i słuchajcie, wzięłam sobie w KFC kubełek ze stripsami, frytki i coś tam jeszcze jest, także urodziny. Byłam jeszcze w psim sklepie, kupiłam dzieciakom karmę, takie suche kuleczki teraz, z czego to jest? Z Royal Canin hipoalergiczna i powiem wam, że jest spokój na razie z figulkiem, nic jej się złego nie dzieje, więc może faktycznie psi bufet nie do końca jej, służył. U weterynarza to wszystko załatwiłam, więc słuchajcie, no nic, jadę do domu. W ogóle tak pomyślałam sobie, a przejdę się jeszcze przez sklepy, może za jakąś kurtką, ale nic mi nie wpadło w oko. Byłam też w Half Price, bo w końcu otworzyli u nas tutaj w Zabrzu w Platanie Half Price, który był w remoncie, jest teraz ogromny. I powiem wam, że nie wiem, czy Half Price nie przebija TK Maxa ostatnio, bo naprawdę fajne rzeczy były. Były mega fajne buty z Furli. Fajne buty były, słuchajcie, z Furli z 1500 chyba na 699, takie półbuty. Kurczę, wzięłabym, ale wiecie co, to naprawdę mogłoby się skończyć rozwodem, a naprawdę nie są mi potrzebne. I słuchajcie, kurtki są też w Half Price z Michaela Korsa, jest bardzo duży wybór i kurtki kosztują około 400-500 maksymalnie złotych, jakieś płaszczyki. Natomiast tak nie do końca w moim stylu. Fajne, ładne, ale nie, wiecie, no nie mój styl, więc odpuściłam temat, a tak jakoś nic nie wpadło mi w oko. No ale myślę, że jeszcze jest taka pogoda, że jeszcze mam chwilę, żeby poszukać jakiejś kurtki zimowej, ale przede wszystkim nie wiem, po prostu ja wam tak obiecuję cały czas wyprzedaż na tym Vinted, a ja nie mam się kiedy ogarnąć, słuchajcie. Albo coś, wiecie, albo w pracy coś, albo w domu coś i cały czas coś. Ostatnio też staram się właśnie więcej nagrywać, więc naprawdę to się tak wydaje. Wy oglądacie film, który ma tam, no nie wiem, w porywach moje filmy mają i po około 40 minut, ale czasem tak jest, że wiecie, żeby nagrać 40-minutowy film, potem go zmontować, to naprawdę zabiera bardzo dużo czasu. Zresztą wiecie, wiele youtuberek o tym mówi, że to, co wy oglądacie, coś, co zajmuje wam chwilę, jest to chwila rozrywki dla was, no to dla nas jednak jest to praca i jest to taka czasochłonna czasem, naprawdę praca. Powiem wam, że nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić z tymi włosami, czy faktycznie je przefarbować, przeciągnąć po całości, żeby nie było tego blondu. Widzicie, jak mi się te włosy z przodu kruszą, ja już po prostu używam wszystkiego. Jakichś olejków, nie prostuję ich, no staram się naprawdę. Ale coś mi to nie idzie z tymi włosami, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Po prostu tak suche mam włosy, że musiałabym je chyba trzymać w oleju. Dobra, słuchajcie, jadę, bo zaraz mi się mój shake roztopi, dzieciaki czekają i będę świętować z KFC swoje urodziny. Ale to pachnie. 100 lat nie jadłam KFC. Ale frytki zdecydowanie lepsze z Maka. A w ogóle najlepsze frytki, słuchajcie, są w Maxie. Nie wiem, czy znacie Max. Ale mają przepyszne hamburgery i mają takie frytki, wiecie, z łupką ziemniaka. Naprawdę bardzo dobre. Moja asystentka. Tęskniłaś, tak, za panią? Tęskniłaś? Pani ci kropelki kupiła, wiesz? Będziemy dalej działać, żeby tam nic nie mieszkało w tym moim małym, biednym piesku. Ale słuchajcie, daję słońcem. Przed chwilą rozmawiałam w ogóle z mamą.
dzwoniła do mnie z życzeniami urodzinowymi i też właśnie mówiła, że są na zakupach i jest totalne lato, że nie pamięta takiego września, a też zawsze pogoda wrześniowa jej się kojarzy z uwagi właśnie na moje urodziny. Mówi, zawsze jak robiłam urodziny i zapraszałam gości twoich, to włączałam ogrzewanie, żeby wszystkim było ciepło już na tydzień przed urodzinami. No zobaczcie, a w tym roku takie lato. Fajnie, też tak właśnie mamie mówiłam, że taka pogoda może być dla mnie cały rok, to nie są jakieś takie męczące upały, że nie da się żyć, że nie ma czym oddychać, że mieszkanie jakoś ultra bardzo jest nagrzane i też nie można spać, więc taka pogoda dla mnie jest super. Niech tylko będzie, nie wiem, z 2 miesiące takiej zimy, niech przemrozi, niech spadnie śnieg, niech dzieciaki mają ferie, my pojedziemy na narty i tak jak najbardziej może być, natomiast więcej zimy nie potrzebujemy, nie figulku? To by też trzeba jakąś kurteczkę na zimę kupić, bo piesek urósł od zeszłego roku. Co? Będziemy szukać jakiejś kurteczki dla takiej mojej małej pchełki. Co? Pachnie ci. Jemy. Wy też jesteście pewnie głodni. Która w ogóle jest godzina? O, to już jest czas na was. Pani wam zaraz da obiad, a ja na razie poasystujecie mi, tak? Chodźcie tutaj. O, moje dzieciaki. Moje najlepsze dzieciaki, słuchajcie. No, pani was kocha nad życie. Jesteście najlepsi. To jest brygada RR. Kochani, witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj Michał późno wrócił, więc no nie byłoby szans, żeby wczoraj cokolwiek świętować. Przyjechał wymęczony z dalekiej podróży, ale była lampka szampana, więc tak symbolicznie świętowaliśmy. A dzisiaj idziemy na romantyczną, urodzinową kolację. Michał zarezerwował jakąś nową restaurację w Gliwicach. To znaczy, wiecie, nową, nie nową. Dla nas nową, bo podobno nigdy tam nie byliśmy, więc jestem bardzo ciekawa, gdzie się wybieramy. Chciałam wam pokazać, co mam na sobie, bo wyszperałam z szafy fajną sukienkę, która już ma chyba 2 lata. Całkiem o niej zapomniałam. W ogóle, wiecie, rozstawiłam sobie deskę do prasowania i mówię, dobra, bo na pewno coś będę musiała wyprasować. Otworzyłam szafę, zaczęłam, wiecie, buszować w szafie i nagle takie olśnienie. Wow, mam taką sukienkę, nie trzeba jej prasować, zawsze dobrze wygląda. I też rozważałam outfit, do którego będzie pasowało coś na górę. Natomiast słuchajcie, dzisiaj jest taki upał. W słońcu było dzisiaj 45 stopni, słuchajcie. Ja od samego rana szalałam i sprzątałam kuchnię, pomyłam okna, wszystko wymyłam, więc super. Wykorzystuję tą piękną wrześniową pogodę na maksa. Więc wracając do outfitu, stwierdziłam, że nie będzie mi potrzebne nic na górę, bo i wieczorem też będzie w miarę ciepło i tak jedziemy autem, więc nie ma takiej potrzeby. Pokażę wam też, co dostałam od Michała. Pandorka, dostałam nowego Charmsa, jeszcze go nie nałożyłam, bo wiecie, wczoraj tak dostałam, potem właśnie z szampanem sobie siedzieliśmy, więc dopiero sobie założę. Zobaczcie, to jest taki kubek kawy z różowym serduszkiem i to jest dokładnie taka sama seria, jak już mam na swojej bransoletce samochodzik. On też jest właśnie z tego klimatu, mam takiego mini busika, ogórek to się nazywa, wiecie, taki stary samochodzik i dostałam go wtedy od Michała, jak kupiłam sobie moje wymarzone auto, czyli mojego Mentoska, więc z tej samej linii będzie fajnie pasować, dostałam taką kawę. No, co może dostać taki kawusz jak ja, a powiem wam szczerze, że już dawno myślałam, żeby sobie kupić tego Charmsa, więc mój mąż mnie wyprzedził, więc taki Charmsik na kolację i czas mile spędzony z moim mężem. Dobra, słuchajcie, więc tak, na sobie mam sukienkę. To jest sukienka z Reserved i ona ma taką długość midi, ale naprawdę dla mnie długość idealna. Do tego ubrałam też te sandałki z Reserved, które kupiłam sobie na wesele do naszych przyjaciół w Niemczech. I nie wiem, czy pamiętacie, ale jak kupowałam te sandałki, to mówię, a takie tanie sandałki, jak nie przeżyją wesela, nie będzie mi żal. I powiem wam, że przeżyły wesele, przeżyły niejedną imprezę, są mega wygodne, pasują do wielu stylizacji, były ultra tanie, więc śmigam w nich cały czas i naprawdę powiem wam, że można trafić ładne, dobrze wykonane buty w takiej sieciówce, jak na przykład Reserved za, słuchajcie, ja nie wiem ile wtedy za nie dałam, 49 zł, coś takiego. Także super, bo pasują mi naprawdę do wszystkiego. No i też moja ukochana torebka z Bigorgi, zobaczcie jaki fajny outfitik się taki zrobił, jasny, pastelowy, beżowy.
A tak jak mówię, jest piękna pogoda, więc jeszcze korzystam właśnie z takich outfitów, które są takie bardziej letnie, z takich pastelowych kolorów, które może niekoniecznie kojarzą się z jesienią, ale jakoś tak nie wiem. W ogóle dzisiaj mam Good Day Hair. Powiem Wam, że dawno nie używałam tych odżywek z Dr. Plex. I tak jak wczoraj, czyli w tym vlogu jeszcze wcześniej narzekałam na moje włosy, tak dzisiaj zrobiłam pielęgnację tymi kosmetykami i zobaczcie, jak pięknie lśnią. Już mam taką resztkę, więc powiem Wam, że naprawdę te kosmetyki z Dr. Plex to jest totalny sztos, więc muszę sobie je kupić i wrócić do takiego regularnego stosowania, bo moje włosy, zobaczcie, teraz inaczej wyglądają przepięknie. No i tak, kochani, więc my się zbieramy. Michał jeszcze poszedł coś załatwić, zaraz przyjedzie. I czym by tutaj się dzisiaj wypsikać na tą okazję? O, może Paco Rabanne Fame. Rzadko go używam, ale tylko dlatego, że go ultra oszczędzam, bo uwielbiam, słuchajcie, ten zapach. Uwielbiam, jest przepiękny. A powiem Wam, że wbrew pozorom Paco Rabanne ma taką nutę, ale się wypsikałam. Ma taką nutę zapachową, że nie wszystkie zapachy mi odpowiadają, bo na przykład z Armaniego mam tak, że zapach, który mniej mi się podoba, czy bardziej, to wiadomo, ale jakby każdy zapach, każde perfumy mają taką jakąś linię bazową, która mi pasuje. Natomiast Paco Rabanne nie i to było takie dla mnie bardzo duże zaskoczenie, jak właśnie powąchałam Fame, że wow, w ogóle mega super zapach. Więc jeżeli tak nie do końca lubicie Paco Rabanne, a jeszcze nie znacie tego zapachu Fame, to Wam polecam, bo naprawdę przepiękny. Przepiękny zapach. Dobra, kochani, zabieram Was ze sobą, ale tylko tak, żeby zweryfikować z Wami, gdzie idziemy i co dobrego będziemy jeść, ale wiadomo, że większość wieczoru dzisiaj spędzamy z Michałem sami. No, więc ja tak wyglądam. Bardzo mi się podoba. A, w ogóle ta sukienka, słuchajcie, jest zarąbista, bo ona jest takiej jakby satyny. Ma w ogóle fajne takie długie rękawy. Jest takiej satyny i jest... jak to się mówi, słuchajcie, że ona jest taka, wiecie, z takich prążków. Plisowana? Tak, to jest chyba plisowana. I powiem Wam, że wisiała w szafie. I ona jest taka, że wiecie... zgnieciecie ją i nic się z nią nie dzieje, ona się w ogóle nie gniecie, więc na jakąś imprezę taką, wiecie, siedzącą, gdzie potem człowiek, wiecie, usiądzie, wstanie, jest cały wygnieciony, to ta sukienka jest idealna. Oj, misiu, przepraszam, to mi tutaj pod myszkami chodzi. I co chciałam powiedzieć? A, i chciałam powiedzieć, że ona już dawno nie jest dostępna na stronie, ale wiecie, Vinted, można szukać, można polować, bo naprawdę jest przepiękną sukienką. Ona jest tak tutaj z tyłu zapinana tylko przy karku na guziczek. Bardzo wygodna, bardzo ładna i bardzo niweluje, bardzo dobrze niweluje jakieś mankamenty figury, także naprawdę jest rewelacja. No, więc kochani, my się zbieramy, no i widzimy się już za chwilę w restauracji przy dobrym jedzonku. Jesteśmy, słuchajcie, w Gliwicach i idziemy do Boska Ramen. Patrz, zielone mamy, idziemy szybko. Ale jesteśmy tacy głodni, prawda? No, bardzo. W ogóle hello. Hello. Uważaj na krawężnik. Lubię, słuchajcie, Gliwice. To jest nasze miasto w ogóle z Michałem. Całe życie mieszkaliśmy w Gliwicach. Jesteśmy na zwycięstwo i często wpadamy do Gliwic. Właśnie na rynek albo jakieś knajpki. Mimo, że w Zabrzu w sumie jest dużo fajnych, ale lubimy Zabrze, chciałam powiedzieć. Zabrze też lubimy, ale Gliwice też lubimy. Z zewnątrz wygląda super, bardzo ładnie. Zresztą w środku też wygląda ekstra. To co? Wchodzimy. Jak zawsze szybki przegląd menu robimy z Wami i nie mamy pojęcia, co będziemy jeść, ale w ogóle jedzonko na stronie wyglądało mega fajnie, bo oczywiście podpytałam Michała, gdzie idziemy. I to jest w ogóle miejsce, które słynie z pysznego ramenu. Tak. Więc ramen na pewno zjemy, a że jesteśmy tacy mega głodni. To coś jeszcze. I ja tutaj też na stronie gdzieś wyczaiłam, że jest burger o... Yes. Burger z krewetkami. Biały burger z krewetkami. Panko, jakiś czatnej, ananasowy. Może być dobre. No i co? A ty co, też bierzesz dwa dania? No zobaczymy. Ten burger mi się podoba, tylko właśnie ma tak, ten czatnej ananasowy. A może, wiesz, można to wymienić, a może nie będziesz czuł tak ewidentnie ananasu.
Ale tutaj słuchajcie, przed chwilą w kuchni był jakiś wybuch dymu i tak dusi, nie? No trochę tak, ale jest już lepiej. I co, i coś dobrego do picia? Tak. Jakiś alkohol, ale nie. A zobacz, jeszcze jest druga strona karty. Drineczki, butterfly spritz. Kawa, winko i piwko. No, ja drineczka sobie zamówię. Może ten butterfly spritz. Wszystko, co jest spritz, to do mnie przemawia. Okej. Okay. A ja co? A jaki ramen bierzesz? No właśnie muszę przeczytać. Bo zobaczcie, ile tutaj jest w ogóle rodzaji ramenu. Są pikantne, są bardzo pikantne, ale nie, bardzo pikantne to ja nie chcę. Coś klasycznego i łagodnego. No i ten burgerek. To w ogóle siedzimy przy samej kuchni, więc super, obserwujemy sobie wszystko. Bardzo ładnie, bardzo ładne wnętrze, takie klimatyczne, bardzo nam się podoba. I zamówiliśmy na razie po ramenie, bo pani nam powiedziała, że są tak duże porcje, że tego burgera to raczej na pół. No, tak dla smaku. Trzyma. Że możemy zawsze domówić coś po ramieniu. Dokładnie. No, także czekamy na zamówienie, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce i mam nadzieję też, że będzie smacznie. Patrzcie, co dostałem. To jest ramen miso yakatari, czy jakoś tak. Ale jest mały szaszłyczek, jest mięsko mielone. Jest jedna ostra papryczka, w sensie ostrości, więc powinno być pyszne. A ty co degustujesz? Zawsze mi się chce śmiać. Jak Michał coś nagrywa, go proszę, żeby coś nagrał. Jest takie mega skupienie i zwłaszcza jak jeszcze gdzieś, wiecie, robi jakieś przejść aparatem, to ja w ogóle mam wrażenie, że ty w ogóle nie oddychasz, co? No tak jest. Mój jest, słuchajcie, bardzo dobry. Ja w końcu wzięłam włoski... Włoski co? Włoski shoyu. Jakoś tak to się nazywa. Jest taki delikatny, jest drobiowy, ja nie mam mięsa mielonego, mam kawałki takie całe, takiej rolady, bym powiedziała drobiowej, ale bardzo dobry i faktycznie moja miska jest chyba trochę mniejsza, ale twoja jest do wybicia, wielka, nie? Jest bardzo duża. Jeszcze jak masz tyle tego mięska, ja w ogóle nie wiedziałam, że tyle mięsa jest, może faktycznie przez to, że jest dosyć taki bogaty ten ramen, no to już z tym hamburgerem może być mały problem, ale zobaczcie, jak mam w ogóle drineczka, o, przykleiło się. No, golden hour. Widać? Widać. Zobaczcie, jak się mieni. Widać? O, teraz tak. W słońcu chciałem powiedzieć. W słońcu, no. Mega. Także słuchajcie, zajadamy i życzcie nam, żeby nam zostało odrobinę miejsca w brzuchu na pyszny hamburger. Na pewno zostanie. No to smacznego. Smacznego. Przyszedł nasz burgerek, wygląda mega fajnie, na pewno będzie pyszny, bo ramen był obłędny, ale faktycznie mega porcja i najedliśmy się, więc burger już na pół. I mamy tutaj krewetkę w panko, jakiś sosik właśnie ten ananasowy, jakąś suróweczkę, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakował. Damy wam znać oczywiście później, ale ramen jest sztos, Roman może też jest sztos, ale jeżeli jesteście z okolic, to Boska Ramen ma przepyszny ramen, a my wcinamy burgerka. Słuchajcie, jesteśmy objedzeni i to jest bardzo delikatnie powiedziane i maszerujemy przez całe tutaj zwycięstwa, tak, główną ulicą. Po Gliwicach, bo po prostu masakra. Ale było przepyszne, naprawdę przepyszne. Chyba najlepszy ramen, jaki jedliśmy. No tam kiedyś też był dobry, ale ten był wybitny. Mega. Tak. Kiedyś chodziliśmy do takiej fajnej knajpki, gdzie też był dobry ramen, było dobre sushi, ale knajpkę zamknęli. A naprawdę mieli najlepsze sushi, jakie jadłam kiedykolwiek, więc trochę nam szkoda. A w ogóle co w tym miejscu jest? Teraz jakieś włoskie. Pasta coś tam. Z makaronami właśnie, jakaś pasta i tak dalej. Aż mi ciężko mówić w ogóle, taka jestem najedzona. Dlatego na pieszo idziemy do domu. Na pieszo idziemy? Okej, to dobrze. O, mnie wystraszyły. No, więc idziemy się przespacerować, słuchajcie. A jeszcze w ogóle prawie tak jeszcze kończyliśmy jedzenie. I Michał mówi, no to zjemy, przejdziemy się i jeszcze pójdziemy na loda, nie? Ja mówię, zobaczymy. I pytam się teraz Michała, co jeszcze na lodzika? Nie. Już niestety nie. Michał mówi, musi wciągać brzuch, żeby mu guziki nie strzeliły w koszuli.
Ale naprawdę, fajny wieczór, pyszny drink, pyszne jedzenie, najlepsze towarzystwo. Ja w sumie mogę tak zawsze obchodzić urodziny, dwa dni. Dwa dni. Jeszcze w sumie weekend urodzinowy przed nami, więc już idealnie. Tydzień urodzinowy. No, jak góralskie wesele. Dobra, kochani, my idziemy się jeszcze przespacerować, bo naprawdę jesteśmy obwarci jak bąki. Dziękuję, że byliście w tym vlogu ze mną. Trzymajcie się ciepło, zostawcie łapkę, subskrybujcie, będzie mi bardzo, bardzo miło. I widzimy się w kolejnym filmie, buziaki. Pa, pa! Pa.